Gdzie szukać wsparcia, jeżeli pracujemy z dziećmi nad poszerzeniem wiedzy z zakresu finansów i inwestowania? Przed nami panel zatytułowany Projekty Warszawskiego Instytutu Bankowości wspierające nie tylko nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie. Wiedzą podzieli się Krzysztof Ostafiński, dyrektor projektów edukacyjnych Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę po raz kolejny zabrać głos w trakcie trzeciego dnia edukacji finansowej. Można powiedzieć, że w pewien sposób zamykam klamrą dzisiejszą swoją aktywność na tym spotkaniu, ponieważ rano o godzinie 8:55 miałem ogromną przyjemność zapowiadać pana profesora Krzysztofa Jajugę na ogólnopolskiej lekcji realizowanej w ramach projektu Edu Akcja. I szanowni państwo, no, lekcja oczywiście to duży sukces, uczestniczyło w niej ponad 4000 uczestników i to pokazuje, że edukacja ekonomiczna zdecydowanie może być i nawet powinna być atrakcyjna. Postaram się państwa przeprowadzić przez wybrane projekty edukacyjne Warszawskiego Instytutu Bankowości, które opierają się na kilku filarach. Wśród tych filarów to na przykład atrakcyjność, tak? Dlatego że dzisiaj rywalizujemy z mediami społecznościowymi i my tej atrakcyjności upatrujemy w ludziach. Tak jak dzisiaj przyciągnęło wiele osób, przyciągnęła sylwetka pana profesora Krzysztofa Jajugi, tak, ta atrakcyjność jest również efektem aktywności wolontariuszy, pracowników sektora bankowego, którzy w ramach no, takiego dzielenia się swoją wiedzą prowadzą lekcje. To samo dotyczy wolontariuszy w projekcie EduAkcja. Wśród tych filarów projektów edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości to również szerokie dotarcie, dlatego że wierzymy, że tylko szerokie, jak najszersze dotarcie z wiedzą ekonomiczną pozwoli realnie wpłynąć na przyszłość Polski, na decyzje, które będą w przyszłości dzisiaj dzieci, a w przyszłości osoby pracujące, osoby prowadzące działalność gospodarczą, te decyzje, które będą podejmować. Tym filarem jest, szanowni państwo, również współpraca i o tym za chwilę też powiem, pokazując, jak szeroko Warszawski Instytut Bankowości współpracuje. Oczywiście takim filarem jest również profesjonalizm. Teraz, szanowni państwo, przejdę już do tej prezentacji. Mam nadzieję, że ją państwo widzicie. I cóż, rozpoczynamy. Dzisiaj państwu opowiem bardzo krótko o Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i te projekty, przez które chcę państwu przeprowadzić. To jest projekt Przygody Przedsiębiorczego Jacka, to jest projekt Porwani przez Ekonomię, projekt Bakcyl, projekt EduAkcja oraz konkurs Europejski Quiz Finansowy i wreszcie taka platforma założona przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości biznes i zarządzanie.pl, na której znajdziecie państwo materiały, z których mogą korzystać oczywiście nie tylko nauczyciele biznesu i zarządzania, nie tylko nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, ale również wszyscy zainteresowani. Te materiały będą stopniowo uzupełniane, będą tam pojawiać się kolejne formy. No cóż, Warszawski Instytut Bankowości, który ma ponad 30-letnią tradycję, rozpoczął swoją aktywność od szkolenia kadr bankowych. Warszawski Instytut Bankowości jest uznaną taką jednostką szkoleniową. W ostatnich latach WIB uruchomił nowe aktywności, a wśród nich inicjatywy edukacyjne, w tym jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Europie, Bankowcy dla Edukacji. Elementem tego rozwoju był również wzmacnianie i rozszerzanie projektu Bakcyl, jak też budowanie nowych projektów. W Warszawskim Instytucie Bankowości coraz częściej mówimy nie o edukacji ekonomicznej, a o wychowaniu ekonomicznym i referat, wystąpienie pani doktor Agaty Trzcińskiej pokazuje, że
to wychowanie jest bardzo ważne, żeby ten materializm nam się nie wymknął spod kontroli. Wspomniałem, że jednym z takich filarów współpracy czy realizacji projektów Fundacji Warszawskiej Instytut Bankowości jest współpraca. Ci, którzy z nami współpracują od dłuższego czasu, wiedzą, że takim hasłem, które bardzo często pada, jest współpraca warunkiem skuteczności. Tą współpracę, Szanowni Państwo, realizujemy bardzo, bardzo szeroko. Jesteśmy otwarci na współpracę z bardzo wieloma podmiotami. Do tej współpracy zapraszamy. Kilka lat temu rozpoczęliśmy proces rozmów z jednostkami samorządu terytorialnego, namawiając ich do podpisania porozumień, których celem jest wzmocnienie edukacji ekonomicznej w szkołach. Musimy pamiętać, że organami prowadzącymi polskie szkoły są powiaty, czy to powiaty gminne, miejskie, czy w zakresie szkół ponadpodstawowej samorządy powiatowe. Ponad 400 samorządów podpisało takie porozumienie. Są to samorządy bardzo różne. Na szczeblu marszałka, na szczeblu miast wojewódzkich, byłych miast wojewódzkich, gmin miejskich czy też wiejskich, ponieważ uważamy, że z tą edukacją ekonomiczną, znowu opierając się na jednym z naszych filarów, jak najszerszym dotarciu, to chcemy realizować nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale również w małych miejscowościach, w wioskach, gdzie wiemy, że tam z tą edukacją ekonomiczną jest trudniej. Kilkanaście lat temu w sumie rozpoczęliśmy w sektorze bankowym współpracę z uczelniami. W jednym z programów podpisanych jest porozumienia z ponad 120 uczelniami, gdzie spotykamy się z tymi studentami na wykładach w ramach szkoleń dla studentów pierwszego roku, na konferencjach, na seminariach i edukujemy w obszarze edukacji ekonomicznej. Co ważne, realizujemy to nie tylko na kierunkach ekonomicznych, ale również na kierunkach pozaekonomicznych. Jednym z takich nowych elementów realizacji działań jest podpisywanie porozumień z instytutami czy z wydziałami pedagogiki, dlatego że dużym sukcesem w opinii naszej, jak i samej uczelni, zakończył się pilotaż na jednym z instytutów pedagogiki, gdzie wspólnie z władzami podjęliśmy taką decyzję, że spróbujemy pójść do przyszłych nauczycieli, nauczycieli nauczania w klasach 1-3 z takim przekazem ekonomicznym, po to, żeby już na tym etapie tych przyszłych nauczycieli spróbować wyposażyć w pewne podstawowe umiejętności ekonomiczne. Też chcieliśmy zobaczyć, jak zareagują studenci, kiedy przyjdzie do nich, studentów pedagogiki, osoba z takim nie za bardzo oczywistym przekazem na takim kierunku. Okazało się, że oceny były i opinie były bardzo dobre i rekomendowano, żeby ten projekt realizować i oczywiście realizujemy na tej uczelni, jak też podpisujemy porozumienia z kolejnymi instytutami pedagogiki. Szanowni Państwo, Warszawski Instytut Bankowości realizuje projekty edukacji ekonomicznej z sektora bankowego. Naszą dumą jest to, że w różnych projektach i programach edukacyjnych, tutaj Państwo widzicie partnerów projektu BACCYL, no jest grubo ponad 100 banków, są to zarówno banki komercyjne, jak i banki spółdzielcze, które wspierają te projekty w różny sposób, między innymi również dzieląc się swoimi pracownikami, którzy w ramach wolontariatu prowadzą lekcje dla uczniów. Te lekcje są bardzo, bardzo cenione, dlatego że prowadzone są przez praktyków. I Szanowni Państwo, no coś, co jest wyzwaniem, ale szansą dla edukacji ekonomicznej, to nowy przedmiot biznes i zarządzanie, który zastąpił 1 września podstawy przedsiębiorczości. Chociaż trzeba pamiętać, że podstawy przedsiębiorczości w polskich szkołach już jeszcze są i będą kilka lat, dlatego że ci uczniowie, którzy rozpoczęli ten przedmiot, no muszą go skończyć, więc chciałbym, żebyśmy również pamiętali o tym przedmiocie i o nauczycielach tego przedmiotu. Szanowni Państwo, będzie to przedmiot maturalny. Pierwsze matury będą pisane w
w roku szkolnym 2026-2027, czyli de facto w maju 2027. I jest to w zasadzie jedyny przedmiot maturalny, który nie jest kontynuowany w szkołach podstawowych. I szanowni państwo, to co do czego zgadzamy się w bardzo szerokich kręgach osób, instytucji, które zajmują się edukacją ekonomiczną, jest to, że niezbędne jest rozszerzanie edukacji ekonomicznej na poziomie szkół podstawowych. Pewnie droga do tego, żeby stworzyć bądź rozszerzyć jeden z przedmiotów, ta droga jest daleka, natomiast dzisiaj kluczowe jest to, żeby wykorzystać te projekty i te programy edukacyjne, które edukacji już realizują swoją misję. To jest ważne, dlatego że nauczyciele, z którymi spotkaliśmy się w trakcie kilkudziesięciu seminariów, jakie zorganizowaliśmy w roku 2023 i w końcówce roku 2022, to seminaria, które miały przygotowywać samorządy, nauczycieli, dyrektorów szkół do wprowadzenia nowego przedmiotu, tam bardzo często słyszeliśmy taki sygnał, że po doświadczeniach z podstaw przedsiębiorczości, że uruchamianie biznesu i zarządzania w pierwszej klasie no może być pewnym ryzykiem, dlatego że młodzież nie do końca jest przygotowana do tego tematu. To tym bardziej pokazuje, że tą edukację ekonomiczną trzeba rozpocząć już w szkołach podstawowych i trzeba o tym po prostu mówić na poważnie, a gdzieś tam docelowo myśleć o tym, że może warto jest w ramach na przykład jednego z przedmiotów przez dodanie kilku godzin, dodanie tam kolejnych elementów, ale już związanych z edukacją ekonomiczną, o której dzisiaj była dyskusja, szanowni państwo, bo rok 2024 został ogłoszony przez Senat rokiem edukacji ekonomicznej. To jest wielka szansa dla edukacji ekonomicznej. Wierzymy, że ten rok sprawi, że edukacji ekonomicznej będzie mówiło się więcej, że niektóre drzwi zostaną szerzej otwarte. Dlaczego rok 2024 będzie rokiem edukacji ekonomicznej? Tutaj państwo widzicie, mamy no, setne rocznice, które trzeba uczcić. I szanowni państwo, wprowadzenie do polskich szkół biznesu i zarządzania, ogłoszenie roku 2024 jako rok edukacji ekonomicznej i też projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej to są te elementy, na których w najbliższych latach wierzymy, będziemy opierać edukację ekonomiczną. Pierwszy z projektów, który chciałem państwu zaprezentować, to jest projekt edukacyjny Przygody Przedsiębiorczego Jacka. Projekt, który jest oparty na niezwykłej historii, szanowni państwo, na niezwykłej książce, którą pamiętają, myślę, nasi rodzice, pamiętają nasi dziadkowie. Autorem tej książki jest Janusz Korczak, który bardziej jest znany z takiego swojego podejścia pedagogicznego do dzieci, a trochę zapomniano jego wkład i zasługi, jeżeli chodzi o edukację ekonomiczną, a to on jest autorem książki Bankructwo małego Jacka, która po raz pierwszy została wydana w 1924 roku i która przez wielu jest uznawana jako ten podręcznik, książka, powieść, która jest tak naprawdę najlepszą powieścią, która zawiera w sobie te elementy edukacji ekonomicznej. Ja państwa zachęcam prywatnie do tego, żeby sięgnąć do tej książki, czy też pewnej adaptacji, której myśmy dokonali, Przygody Przedsiębiorczego Jacka, o tym powiem państwu za chwilę. Z naszych informacji, z naszego małego śledztwa wynika, że jest bardzo prawdopodobne, że pan Janusz Korczak napisał tą książkę z inspiracji Władysława Grabskiego, który jest autorem tych najważniejszych reform gospodarczych po odzyskaniu niepodległości. Władysława Grabskiego, który zdawał sobie sprawę i o tym bardzo często mówił i pisał,
że nie ma niepodległości, nie ma bogactwa bez takich podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. I w zakresie przedsiębiorczości dla nas kluczowe jest budowanie postaw. I projekt, który zbudowaliśmy, jest po prostu odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości wśród Polaków. Bardzo często spotykają się ze studentami czy z uczniami szkół ponadpodstawowych, pytając o to, kto z Was chciałby w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą, to z roku na rok widziałem, że no, liczba rąk, która się podnosiła do góry, była coraz mniejsza, a niewątpliwie my dla przyszłości Polski, dla dobrej przyszłości rozwoju gospodarczego potrzebujemy przedsiębiorców. No i celem i założeniami tego projektu jest no, rozwój tych kluczowej kompetencji w europejskim systemie edukacji, kształtowanie cech osobowościowych i postaw przedsiębiorczych. Tutaj chciałem podkreślić, że kształtowanie tych postaw przedsiębiorczych jest dla nas kluczowe. Gdzieś na końcu takim celem pośrednim chcielibyśmy, żeby młode osoby myślały też o sobie w perspektywie ja przedsiębiorca, ja właściciel firmy. Ja rok temu zrobiłem taki eksperyment, w cudzysłowie eksperyment u swojego syna 13-letniego, kiedy powiedziałem mu: a może ty kiedyś zostaniesz przedsiębiorcą? I no, widziałem, że w jego głowie przeleciało w tamtym momencie bardzo wiele myśli z takim pytaniem: ale ja przedsiębiorcą? No co ty, tato? Ja powiedziałem: nie, dlaczego nie? Jak zacząłem mu tłumaczyć, co znaczy bycie przedsiębiorcą, jakie to ma plusy, no i jakie to są zobowiązania, no to widziałem, że jak mu to powtarzam teraz od czasu do czasu, to już nie jest to dla niego taki szok. Szanowni Państwo, no projekt jest skonstruowany w ten sposób, że dostarczamy nauczycielom, którzy zapiszą się do projektu, materiały edukacyjne. Wśród tych materiałów jest książka Przygody przedsiębiorczego Jacka, jest komiks, jest kolorowanka, jest również słuchowisko. W przygotowaniu są kolejne atrakcyjne materiały. Jak Państwo widzicie, no kolorowanka jest dedykowana dla tych klas 1-3, może 1-4. Komiks i książka do uczniów starszych. Wierzymy, że ta książka i w szczególności przekaz tego projektu może również trafiać do uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności, że są rektorzy uniwersytetów ekonomicznych w Polsce, którzy zalecają przeczytanie Bankructwa małego Jacka studentom pierwszego roku. I szanowni Państwo, my zdajemy sobie sprawę z tego, że nauczycieli trzeba wspierać w realizacji ich pracy, w realizacji ich misji. Dlatego przygotowaliśmy zarówno warsztaty wspomagające, które realizujemy od początku stycznia. Przygotowaliśmy scenariusze lekcji i prezentacje do lekcji. Udostępniliśmy karty pracy. Organizujemy również konkursy tematyczne. O książce, kolorowance już powiedziałem. I szanowni Państwo, rozpoczęliśmy w styczniu ubiegłego roku pilotaż projektu. Rozpoczęliśmy z trzema scenariuszami lekcji. Szanowni Państwo, no, życzę sobie tylko takich pilotaży. Pilotaże z takim efektem to jest oczywiście zasługa nauczycieli, którzy zdecydowali się skorzystać z naszych materiałów, ale 35 tysięcy uczniów wzięło udział w lekcjach, które prowadzili nauczyciele, którzy korzystali z naszych materiałów. Zorganizowaliśmy również ogólnopolskie lekcje online, takie jak dzisiaj lekcja, którą prowadził pan profesor Krzysztof Jajuga, i ponad 10 tysięcy uczniów wzięło udział w takich lekcjach. Konkursy również cieszyły się dużą popularnością. No i cieszymy, że zamykając rok szkolny 2022-2023 zgłosiło się do nas 600 nauczycieli. Dzisiaj ta liczba jest dużo większa. Szanowni Państwo, no, myśmy robili projekt i myśmy zakładali, że te liczby będą dużo, dużo mniejsze, ale jesteśmy bardzo pozytywnie
zaskoczeni. Jak przystąpić do projektu? Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową przedsiębiorczyjack.pl. Tutaj Państwo widzicie w prawym górnym rogu jest taka ikona zaloguj się. Jak Państwo w nią klikniecie, to pojawi się taka opcja zaloguj się bądź zarejestruj się. Tutaj jest oczywiście QR kod, więc zachęcamy również do tego, żeby w tej chwili wyciągnąć swoje aparaty, swoje komórki, zeskanować ten QR kod i zarejestrować się, bo to, co jest, Szanowni Państwo, ważne w tym projekcie, ale również w kolejnych, to jest to, że ten projekt jest dla Państwa na uczciwym i odpłatnym. Materiały, o których za chwilę powiem, w jaki sposób je Państwo możecie dostać, również są Państwu udostępniane i dostarczane za darmo. W projekcie nie ma wskaźników, które musielibyście Państwo zrealizować, nie ma sprawozdawczości, którą Państwo nauczyli znać z niektórych projektów. No ta sprawozdawczość, wiemy ze spotkań z Państwem, no czasami jest bardzo uciążliwa. I Szanowni Państwo, po rejestracji otrzymujecie Państwo taki projektowy pakiet powitalny, on jest w formule online'owej. W momencie, kiedy Państwo się rejestrujecie, to po jakimś czasie wysyłamy do Państwa maila z załącznikami. Natomiast po warsztatach szkoleniowych, które realizujemy w formule online'owej, do szkół wysyłamy szkolny pakiet projektowy. My go wysyłamy do szkół, natomiast podkreślamy to, że jest to pakiet Państwa nauczycieli, którzy przeszli warsztaty, którzy zgodzili się być częścią naszego projektu. Materiały edukacyjne są dostępne również na stronie internetowej. Po zalogowaniu się znajdziecie tam Państwo scenariusze, prezentacje, jak też omówienie scenariusza lekcji, no bo chcemy Państwu podpowiedzieć, w jaki sposób dany scenariusz można poprowadzić. To jest fragment jednego ze scenariuszy. Książka czy historia przygód przedsiębiorczego Jacka, czy z bankructwa mojego Jacka, opiera się właśnie na historii Jacka, no i pewnych perypetii związanych z rowerem. Zachęcam do zapoznania się z książką, bo Państwo odkryjecie, o co chodzi z tym rowerem. No i Szanowni Państwo, warsztaty. To, z czego my się również cieszymy, to jest to, że te warsztaty cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli. Formuła online, czas to jest około 90 minut. Wystarczy wziąć udział w jednym warsztacie, żeby otrzymać ten szkolny pakiet projektowy. Co ważne, staramy się te terminy robić w różnych dniach tygodnia, o różnych godzinach, tak żeby każdy z Państwa nauczycieli mógł wybrać dogodny dla siebie termin. Najbliższy termin już 25 października, godzina 15:30. Rekrutacja jest uruchomiona. Jeżeli Państwo zarejestrujecie się do projektu, to otrzymacie od nas maila z informacją właśnie o tym, że można zapisać się na kolejny termin. No i Szanowni Państwo, pilotaż, który przeszedł nasze oczekiwania, bardzo pozytywnie zaskoczyła nas reakcja nauczycieli, skłoniła nas do przygotowania kolejnych scenariuszy. W odpowiedzi na sygnały nauczycieli matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii i innych przedmiotów, bo pracujemy również nad kolejnymi scenariuszami, przygotowaliśmy scenariusze, które są szyte pod konkretne przedmioty. Matematyczna przygoda przedsiębiorczego Jacka dla nauczycieli matematyki, szczęście w nieszczęściu, czyli po co nam ubezpieczenia dla nauczycieli WOS-u i wielkie kryzysy finansowe i skutki dla nauczycieli historii. Oczywiście te scenariusze są dopasowane do podstawy programowej. Najbliższa aktywność również w ramach projektu, tutaj również można skanować QR kod, Szanowni Państwo, to ogólnopolska lekcja Rynek pracy i kompetencje przyszłości, prowadzona przez dwie ekspertki banku PKO, więc bardzo serdecznie zapraszamy, zgłaszajcie Państwo swoje klasy. Jak widać, te dotychczasowe duże lekcje cieszą się ogromną popularnością. Wierzymy i widzimy już po zapisach w tym momencie, że ta lekcja również będzie bardzo popularna. Kolejny projekt to jest projekt edukacyjny Porwani przez ekonomię, również oparta na książce, tym razem na książce pana profesora Witolda Arłowskiego, który napisał książkę Ekonomia dla ciekawych. Jego siłą tego projektu jest niekonwencjonalne podejście, nowatorska i atrakcyjna forma samego projektu, ale również książki.
Książki, którą mogę polecić też prywatnie, bo osobiście uważam, że to jest jedna z lepszych, jak nie najlepszy podręcznik, złe słowo, podręcznik, książka, powieść o ekonomii dla młodzieży, ale ja uważam, że również dobrze by było, jakby ją przeczytali dorośli. Kilka tutaj przykładowych przesłuchań, bo historia opiera się na historii porwanego profesora, dlaczego rosną ceny, czym jest globalizacja, dlaczego Niemcy zarabiają więcej niż Polacy. I szanowni państwo, książka jest punktem wyjścia. Projekt to tak naprawdę platforma internetowa, która zawiera w sobie animacje multimedialne, które państwo znajdziecie dzisiaj na stronach internetowych. To są komiksy, to są memy. Ekonomia na wesoło. Zachęcam do przejrzenia efektu prac, jakie wpłynęły do nas w konkursie na mem ekonomiczny. Wczoraj zakończyliśmy kolejną edycję tego konkursu, niedługo rozstrzygnięcie i nagrody. I tutaj, szanowni państwo, też pilotaż uruchomiliśmy w styczniu, w lutym i również no, bardzo dobre efekty. Bardzo dziękujemy i kłaniamy się nisko nauczycielom, którzy poprowadzili lekcje dla ponad 80 tysięcy uczniów. 18 tysięcy uczniów brało udział w lekcjach online. Konkursy. Mamy ponad 900 zarejestrowanych nauczycieli, warsztaty, w których wzięło udział prawie 700 nauczycieli. Tu mówimy o stanie na koniec czerwca tego roku. Również zarejestrować się można poprzez stronę internetową i również tutaj państwo otrzymujecie projektowy pakiet powitalny już na etapie rejestracji, a po przejściu warsztatów szkoleniowych, szkolny pakiet projektowy, w skład którego wchodzą fizycznie wysyłane do państwa są książka, to są inne materiały, które do państwa trafiają, które mają państwu pomóc prowadzić lekcje. Na przykład w projekcie Przygody Przedsiębiorczego Jacka wysyłamy do państwa taki pakiet 10 książek, 10 kolorowanych, 10 komiksów, bo wiemy, że państwo bardzo dobrze wykorzystacie te materiały. No i najbliższy termin to jest 24 października. Jeśli dobrze sprawdzałem dzisiaj, to mamy blisko 100 nauczycieli, która już zapisała się na ten najbliższy termin, więc cieszymy się, że ten projekt cieszy się niesławnącą popularnością wśród nauczycieli. I szanowni państwo, również na tych stronach znajdziecie scenariusze, prezentacje, omówienia scenariuszy lekcji. Zapraszamy do rejestracji. Takim sztandarowym projektem Warszawskiego Instytutu Bankowości jest również projekt BAKCEL. BAKCEL, który w ostatnich latach przeszedł pewną zmianę. Wierzę, że część z państwa kojarzy ten projekt. Projekt, który opiera się na tym, że lekcje prowadzone są przez wolontariuszy, pracowników sektora bankowego, którzy przeszli warsztaty w Warszawskim Instytucie Bankowości. Nauczyciele mogą rejestrować swoje klasy, zapisywać na lekcje. Jak to zrobić, to ja pokażę za chwilę. Kluczowe, szanowni państwo, jest to, że mamy lekcje zarówno dla szkół podstawowych, to są na dzień dzisiejszy 3 lekcje, jak również dla szkół ponadpodstawowych. Integralnym elementem projektu BAKCYL jest tematyka cyberbezpieczeństwa. Taką nową lekcją, która debiutowała na początku tego miesiąca, to jest zawodowe studium przypadku, a więc praca w banku. Staramy się pokazać młodym ludziom w szkołach ponadpodstawowych, którzy decydują za chwilę, jakie studia wybiorą, jaką ścieżkę zawodową. Chcemy im pokazać, że praca w banku albo szerzej praca w sektorze finansowym to jest opcja, którą warto rozważyć. Jesteśmy dumni z BAKCYL-a, który w ubiegłym roku szkolnym zakończył 10. rok realizacji, więc przechodziliśmy jubileusz. Ten jubileusz zamknęliśmy ponad 1 milionem uczniów, którzy wzięli udział w naszych lekcjach. To nie byłoby możliwe bez zaangażowania i współpracy
z nauczycielami, którym jeszcze raz dziękuję. Nie byłoby możliwe bez współpracy i bez podpisanych porozumień z samorządami terytorialnymi, dlatego że no, wiadomo, że dyrektorowi szkoły, nauczycielowi łatwiej się współpracuje, jeżeli jego wójt, burmistrz, prezydent miasta mówi, tak, jest podpisane porozumienie, daje ci zielone światło i ten projekt, jak i inne projekty, które realizujemy, nie byłyby możliwe bez wsparcia banków, które wspierają nas zarówno finansowo, jak również no, udostępniając swoich wolontariuszy. Projekt Eduakcja, projekt, który dzisiaj rozpoczął, można powiedzieć, dzisiejszy dzień. To jest projekt realizowany przez czterech partnerów: Fundację Giełdy Papierów Wartościowych, Fundację Warszawskiego Instytutu Bankowości, CFA Polska oraz Franklin Templeton. Projekt rozpoczęliśmy 3 lata temu de facto, patrząc poprzez pryzmat lat szkolnych. Rozpoczęliśmy go w szkołach ponadpodstawowych. To, jak on został odebrany, spowodowało, że jeszcze w końcówce ubiegłego roku szkolnego rozszerzyliśmy go o szkoły podstawowe. Dzisiaj lekcja ogólnopolska online, którą poprowadził pan profesor Krzysztof Jajuga, który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia CFA, zgromadziła widownię 4000 osób i to pokazuje, że edukacja ekonomiczna jest atrakcyjna i szanowni państwo, jest olbrzymi potencjał, żeby to realizować. To jest, szanowni państwo, ta nowa lekcja. Co byk i niedźwiedź powiedzą o ci inwestycjach? Nowa lekcja w szkołach podstawowych. Cieszy się ona sporym zainteresowaniem. I szanowni państwo, też taką nową lekcją, która, można powiedzieć, swój debiut, taki prawdziwy debiut, miała w październiku tego roku. To jest Droga po kapitał, korzyści i proces debiutu giełdowego. Lekcja, która została stworzona między innymi z myślą o przedmiocie biznes i zarządzaniu, dlatego że to jest taka lekcja, w której no poruszamy już pewną taką małą działkę związaną z rynkiem kapitałowym. To już nie jest dyskusja o tym, że trzeba oszczędzać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, bo to jest oczywiście ważne i te przekazy kontynuujemy, natomiast tutaj mówimy już konkretnie, z czym się wiąże IPO i tą lekcję również będziemy promować. Cieszy się ona zainteresowaniem. Szanowni państwo, projekt Baxel, który no już w tej chwili rozpoczął 11 rok szkolny, jest taką platformą, na której odbywają się również inne lekcje, również lekcje eduakcji. Cieszymy się, że z platformy Baxela korzysta NASK, który realizuje u nas lekcje o cyberbezpieczeństwie. Szanowni państwo, zachęcamy do tego, żeby się rejestrować na lekcje. Zapraszam przede wszystkim na stronę Baxela, baxel.wip.org.pl albo bezpośrednio szkoła.wip.edu.pl. Tam trzeba zarejestrować swoją szkołę. To jest bardzo prosty i szybki proces, a następnie można spośród harmonogramu lekcji Baxela wybrać ten termin, który państwu będzie odpowiadał. Na dzień dzisiejszy mamy udostępniony taki harmonogram na pierwsze 3 miesiące bieżącego roku szkolnego, a więc do końca listopada. W połowie listopada rozszerzymy ten harmonogram, najprawdopodobniej o grudzień, już o styczeń i bardzo serdecznie zapraszamy. Lekcje prowadzone przez praktyków, realizowane w formule online'owej. Gościmy w szkołach w całej Polsce. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Biznes i zarządzanie.pl. Szanowni państwo, Warszawski Instytut Bankowości utworzył portal, który z jednej strony gromadzi najbardziej aktualne informacje o nowym przedmiocie, jak też jest taką platformą, na której rozpoczęliśmy proces umieszczania przystosowanych do podstawy programowej biznesu i zarządzania materiałów edukacyjnych. Jak państwo widzicie tutaj na zrzucie ekranu, informujemy o tym, że są właśnie już dostępne
nowe materiały edukacyjne. Wśród nich są scenariusze lekcji, są animacje multimedialne, są karty pracy, są studia przypadku. To są materiały, do których Państwo macie dostęp oczywiście nieodpłatnie. Zachęcamy, żeby z nich korzystać. Liczymy też na podpowiedzi Państwa, nauczycieli, jakie materiały jeszcze byście Państwo chcieli, żeby tutaj umieścić, dlatego że no, Państwa wskazówki są de facto dla nas bezcenne. I Szanowni Państwo, kolejny projekt, z którego możemy być dumni, i mówię my jako Polska, dlatego że laureaci Europejskiego Quizu Finansowego, polscy finaliści, finaliści polskiej edycji tego konkursu, dwukrotnie znaleźli się na podium finału europejskiego. Raz zajęliśmy pierwsze miejsce, w ostatniej edycji zajęliśmy drugie miejsce. Ja już w tej chwili zapraszam do kolejnej edycji, która niebawem się rozpocznie. Zapraszamy tam uczniów klas 7 i 8, oczywiście szkół podstawowych. Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. W Polsce organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości, który realizuje ten projekt we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, który jest patronem, mecenasem de facto wszystkich projektów, które są realizowane przez Warszawski Instytut Bankowości, tutaj przez wiele lat wsparcie pana prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, dzisiaj prezesa również Tadeusza Białka, powoduje, że te projekty mogą powstawać i mogą być rozwijane. To, Szanowni Państwo, nasza duma, nasi laureaci, pierwsza edycja, rok 2017-18, pierwsze miejsce dla Polski, ten ostatni rok szkolny to również drugie miejsce. Szanowni Państwo, dwójka tych uczestników odpowiedziała prawidłowo na wszystkie pytania. No, tam zadecydował czas, więc naprawdę była bardzo, bardzo mocna drużyna. Trzymamy kciuki za rekrutację do kolejnej edycji. Konkurs jest kilkuetapowy. Macie Państwo możliwość zorganizowania eliminacji szkolnych, bo Państwu udostępniamy materiały. Odbywa się następnie etap wojewódzki, następnie etap krajowy, no i zwycięzcy etapu krajowego rywalizują w Brukseli z finalistami innych krajów. Warszawski Instytut Bankowości prowadzi szereg innych projektów edukacyjnych. Jesteśmy również partnerami projektów. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie odbiorczyka do złotówki czy Moje Finanse, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawski Instytut Bankowości, idąc z duchem czasu, bo świat się zmienia, więc realizujemy projekty związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Rozpoczynamy i już pierwsze kroki poczyniliśmy, jeżeli chodzi o projekt, który jest związany z ekologią, czy też wprost można powiedzieć z ESG. Wiemy, że powinniśmy również kształcić przyszłych dziennikarzy. Robimy to w ramach Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Kształcimy przyszłych menedżerów sektora bankowego w konkursie FinSIM Liga Akademicka. Lada tydzień, myślę, rozpoczniemy rekrutację wśród studentów. Będziemy zbierać kandydatów, którzy utworzą 5-osobowe zarządy wirtualnych banków, banków, które będą podejmować decyzje. Wierzymy, że ta kolejna edycja no, przyniesie nam wiele emocji, pozytywnych rozstrzygnięć. Zachęcamy również do udziału w konkursie Score Hunter Junior. Jest to konkurs oparty o platformę Biura Informacji Kredytowej. Tam znajdziecie Państwo wiedzę związaną z historią kredytową, z wiarygodnością finansową, ale również treści biznesowe, które będą bardzo mocno korelować z przedmiotem biznes i zarządzanie. Generalnie zachęcam Państwa do tego, żeby odwiedzić stronę
programu Bankowcy dla Edukacji, a więc www.bde.wib.org.pl. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłem dzisiaj być z Państwem na tym wspaniałym wydarzeniu, że miałem okazję zarówno uczestniczyć i fragment lekcji poprowadzić z panem profesorem Krzysztofem Jajugą, że mogłem w tej chwili Państwu przedstawić te najważniejsze projekty Warszawskiego Instytutu Bankowości. Zapraszamy oczywiście do współpracy. Gdyby były jakieś pytania, no to udostępniłem tutaj swój adres mailowy. Bardzo również serdecznie gratuluję organizatorom tak wspaniałego wydarzenia. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.